No i mamy pozwolenie. Byliśmy u farmera. Bardzo sympatyczny facet. Nice. Bardzo sympatyczny facet. Mamy ziemi, a ziemi masę. Masę ziemi. Od razu się zgodził. Powiedział tylko, że nie za darmo, nie? U niego za darmo się nie chodzi. No okej, okay, możemy zapłacić, nie ma problemu. Mówi, że butelka wina. Piękne konie. Super. Zaczynamy. Jak coś będzie, będziemy nagrywać. O, już chodzimy. Z pół godziny. Nie, może nie z pół godziny, przesadziłem. 20 minut, na razie nic, trochę złomu, ale pola mamy, a pola tam, 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 no, no masa pola, muszek pełno, tak mnie wkurwiają, że masakra. Bardzo fajny farmer, ma koniki. Super gościu, naprawdę rozgadał się, wiesz, naprawdę fajny gościu, super, super. Teraz jakaś taka podkładka, wcześniej trochę jakiegoś ołowiu, no i złom, gruby złom. Dobra, jak coś będzie wychodzić, to zobaczcie, co się dzieje nad moją głową. Tego jest tu masa. Nie da się chodzić, ale trzeba być twardym, a nie miętkim. Masakrycznie tego tutaj dużo. Zobaczcie. Mam nadzieję, że widać. Tym razem trochę lepiej się przygotujemy. Pozdrawiam. Ok, mordeczki. Kolejny dołeczek i taki guziczek. Chyba arsenowy. Także pól tu jest hektary. Szukania na lata. Tym bardziej, że to są pola orne. Co roku ta ziemia jest ruszana, więc tam jest Stiflero. Zaraz do niego podejdziemy, zobaczymy, czy coś znalazł. Do następnego. Dobra. Chodzimy sobie, chodzimy. Kolejny dołek. Stivo jedną ma, a teraz ja wyciągnąłem. Zobaczcie, jaka fajna plomba. W domu. Dom rozszyfruje, co to jest? To jest moja pierwsza plomba. Nigdy w Anglii nie znalazłem plomby. Także fajna. Kotwice dwie. RW. No super. Plombka jak najbardziej. Super. Ok, szukamy dalej. No i sobie chodzimy, chodzimy. Już niedługo siedzimy, ma zawijać, bo chmurki idą. I teraz taki ładny. Ładny guziczek, może gdzie tu? Come on. Ciemno się zrobiło przez te chmury, ale na pewno widzicie, o. Malusi, on jest jak malutki paznokietek. There's the light. O, yeah. Na środku jest taki kwiatuszek jakby, bardzo malutki, jak paznokietek. Fajne, cieszę. Do następnego. Ok, mordki. Jak się nigdy w życiu plomb nie nakopałem, tak teraz kopię jak szalony. Plomba kolejna. T.M. Z drugiej strony to samo. T.M. Coś przerwało. Tak jak mówiłem, plombka. Tam 1650 to jest gospodarstwo, całkiem niedaleko, tam za tymi lasami szła droga rzymska, więc myślę, że jak najbardziej teren jest fajny. Monetki jeszcze nie ma, ale wszystko przed nami, pola jest za pola do szukania, więc nie ma co płakać. Dobra, do następnego. Kopiemy, zaraz się zawijamy, bo mi bateria pada, ale jeszcze jeden malutki guziczek. O. Nie wiem, czemu tak ciemno jest. Czekajcie, zatrzymam. O. 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 Takie coś. Come on, Stevie. Szybkie podsumowanie. Macro Racer. Gruby złom. O. Gruby złom. A, it's a magic stone.
Koks chyba. Takie triko, grób złom. Cinki złom. Łuska od... Nie wiem od czego, bo się nie znam. No było chyba do tej trójki tutaj. Blaszki. To też jakaś coś było, jakieś oznaczenie do czegoś. Puszki, ołów, gwoździe itp. itd. Ok. Więcej ołowiu. To nie wiem co to taki zawijaniec z jednej i z drugiej strony. To też nie wiem, jakaś ołowiane to jest w każdym razie. Jakaś podkładka, duperala. Herka. Jedno takie coś z numerem 3 to było. To nie wiem co to jest w środku, takie triko. A tu gładki jak kamień. No i co dalej? Guziczki. O, ładne. Ten jest dość ciekawy. Fajny, z takim kwiatuszkiem. Ten też ma kwiatuszka. Troszkę inny. Arsenowy bodajże. To jest wycieruch. Wycieruch. Fajny, ten ma uszko, czyli jest kompletny. By. Wiem, że niektórzy zbierają. Ja może zacznę, bo nigdy nie znajdowałem. Tu dopiero zacząłem znajdować plomby na tym polu. Jeszcze taka DM plomba. I plomba jakiś wycieruch. Może jak się umyje, to coś wyjdzie. Zero monetek. O. Ok, stifle. Stifler też złomu napierdolił, że tak brzydko powiem. Miałem mięknąć, ktoś mi pisał, żeby mięknąć w filmie. No trudno, taki jestem, czasami zaklę. O, plomba. Ta sama jak moje. Pełno złomu, śmieci, ołowiu. Takie trip best find. Oh, wow. To nie wiemy co to jest, może jak się wyczyści to wtedy. Guziczki, wycieruchy, guziczek też wycieruch, plomba. Tyle jak jest zero, plomba, jeszcze inniejsza niż moje. Guziczki, takie drobniutkie, o, guziczki wyszarpał. To nie wiemy co to jest. Takie kurde pazury. Dwa. Raz. Jakąś ceramikę. No. Ale jestem smarkaty, sorry. Tak to wygląda. W weekend sobie przyjedziemy obadać tamte tereny. Byliśmy na tych, tu nie wszystko badane, tylko tak częściowo przeszliśmy. Ale co? Plomby, guziczki wychodzą, no żadnych monetek. Ale jeszcze wszystko przed nami. Idziemy teraz do sklepu. Jedziemy kupić winko jakieś, bo farmer sobie zażyczył winko za pozwolenie. Więc jedziemy do sklepu, kupimy winko i podarujemy mu. Pozdrowienia szybkie. Oczywiście małpki. O, it's mine. I give it this one. Ah. Yeah, it's like an old Stevie. Nail. Yeah, nail. Pozdrowienia szybkie. Oczywiście małpeczki kochane wszystkie. Pozdrawiam cichutkich. Zbysia oczywiście, Gnoma TV. Samirę. Pozdrawiamy Samirę w tym odcinku. Samira nie bij go tam zbytnio. Czasami chłopak musi wyjść pochodzić z wykrywaczem. Żbika, Daro. Żbieg i Daro to jest taka ekipa, że masakra. Mam nadzieję, że będę w Polsce, to się wódki napijemy. No tych wszystkich, no Pokorsa też, on tam coś. Pokorsa, no też pozdrawiamy. Kasiuchowy Kasiuch ma też kanał, zrzucę link do kanału jej. Dziewczyna zaczęła, więc wchodźcie, wbijajcie. No i tyle. My się żegnamy. My się żegnamy i do następnego. No było jak było. Dobra. No by nie przedłużać. Jak kogoś nie pozdrowiłem, to sorry. Cichy był, Gnom był, Żbiku był.
panów niektórych z kolektorsów pozdrawiam, poszukiwaczy wszystkich, polską grupę poszukiwaczy, wbijajcie tam do nich, fajna. Oczywiście ja też zapraszam was do naszej grupy Golden Monkeys na Facebooku. Wbijajcie do Bractwo Poszukiwaczy, to są takie grupy naprawdę, które polecam, bardzo w porządku. Jak kogoś nie pozdrowiłem, to sorry. Jest jeszcze taki jeden głupi łeb, o którym nie chcę wspominać. Może w jakimś filmiku wspomnę, ale na razie nie. Także my lecimy, trzymajcie się, hej.